Z Ewangelii według świętego Jana. Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, upiłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili mu: witaj, królu żydowski! I policzkowali go. Piłat wyszedł ponownie na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Jezus wyszedł na zewnątrz pretorium, wyprowadzony po okrutnej kaźni. Staje na tle rzymskiego trybunału, ozdobiony insygniami, znakami swej męki, staje jako prawdziwy człowiek. Staje w samym centrum okrutnej kaźni, której doznał od żołnierzy w straszliwym biczowaniu. I właśnie w tym momencie ujmuje go wyobraźnią nie kto inny jak nasz diecezjalny patron, święty brat Albert Mielowski, w przedziwnym obrazie Ecce Homo, znany, myślę, każdemu z nas. Jest to obraz niezwykle ważny z wielu powodów. Nie jest to jedynie dzieło sztuki wybitnego malarza. To bardziej dzieło jego życia, a mówiąc jeszcze ściślej, wymowny świadek, znak jego nawrócenia. Krótka historia tego obrazu. Malował go bardzo długo z przerwami. Wiemy ze wspomnień braci Albertynów, że miał ze sobą niedokończony obraz w Krakowie, w mieszkaniu na Skałce. Mimo niewykończenia, obraz już robił tak wielkie wrażenie wśród oglądających, że bracia Albertyni zaczęli przed tym niedokończonym obrazem odprawiać rozmyślania. Obraz ten tak spodobał się arcybiskupowi Szeptyckiemu, że brat Albert, zniewolony jego naleganiami, musiał mu go podarować, wykończywszy go, jak sam mówił, po rzemieślniczemu. Obraz ten pozostał we Lwowie po wkroczeniu wojsk sowieckich i ślad po nim zaginął. Do lat 70. przypuszczano nawet, że został niestety zniszczony, a jednak po długich poszukiwaniach odnaleziono go w Muzeum Sztuki Ukraińskiej, gdzie pozostawał ukryty w magazynie. W 1978 wymieniono go na inne dzieło sztuki ukraińskiego malarza, a dzisiaj znajduje się w sanktuarium Ecce Homo przy domu generalnym sióstr Albertynek na krakowskim Prątniku. Obraz Ecce Homo, jak już zostało powiedziane, to nie tylko dzieło sztuki. To świadectwo spotkania Adama Chmielowskiego z Bogiem, spotkania z umęczonym Chrystusem i spotkania bardzo osobistego, bo Adam długo zadawał sobie pytanie, kim jest Bóg, w którego wierzę? I oto, ukochani, istotne pytanie dla każdego z nas na progu Wielkiego Postu. Jak patrzysz na Pana Boga? Kim On dla Ciebie jest? Kim jest Bóg, w którego wierzysz? Brat Albert długo szukał oblicza Syna Bożego. Próbował go odtworzyć i namalować. Jakby intuicyjnie sięgał po scenę z Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Ale malując pewnego dnia zobaczył wstrząsającą prawdę. Idąc ulicami Krakowa dostrzegł przedziwne podobieństwo twarzy napotkanego człowieka, nędzarza, z obliczem Pana Jezusa, które malował. Zrozumiał święty brat Albert, że Bóg, stając się człowiekiem, stał się kimś bliskim,
jednym z nas. Bóg przyszedł na świat, wszedł w życie człowieka, więcej stanął jako sponiewierany i to przez nas, przez ludzi, do których przyszedł. I przyszedł i został odrzucony. Prawdę tę wyraził najgłębiej święty Jan w swojej Ewangelii. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie umarł, ale miał życie wieczne. Pytajmy więc, do jakiego świata przyszedł Chrystus? Przyszedł do swojej własności, do Izraela, a swoi go nie przyjęli. Przyszedł do tych, którzy mieli go oczekiwać, bo przecież spodziewali się wyzwolenia. Ale ich oczekiwania były bardziej doczesne, ludzkie, pełne planów, triumfu i sukcesów. Nie rozpoznali go, bo wydawał im się być jak jeden z nich. A przyszedł zaskakująco bliski, pełen łagodności i miłosierdzia. I to niemożliwe, żeby to on był Mesjaszem i Synem Bożym. Tak sobie właśnie myśleli. Tym wyznaniem sam na siebie wydał wyrok, jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. Winien jest śmierci, powiedział arcykapłan i Wysoka Rada Żydowska. Pan Jezus, który do nich przyszedł, nie pasował do nich, do ich koncepcji wybawcy, wręcz był dla nich niewygodny i jeszcze poparli odrzucenie argumentem religijnym. Przychodząc na ten świat, staje jako skazaniec. A jak do tego doszło? Pytamy tak często, czytając opis sądu Piłata i jego zabiegi, aby uwolnić Jezusa. Przecież chciał dobrze, a wyszło tak tragicznie. Słyszymy z ust Piłata. Nie znajduje w nim żadnej winy. Każe go więc ubiczować i uwolnię. Ubiczować niewinnego człowieka. Czy zdajesz sobie sprawę, czy masz świadomość, co to znaczy być biczowanym przez rzymskich żołnierzy? To skazanie na straszliwą śmierć. I pewne wyobrażenie tego wydarzenia możecie mieć, bo wydaje mi się, że większość z nas oglądała film Mela Gibsona Pasja. Tylko że historia Pana Jezusa to nie była scena filmowa, tylko prawdziwe wydarzenie. Wyobrażasz sobie, jak to się działo naprawdę? Miłość tak się wpisuje w świat. Sponiewierana, niedoceniona, odrzucana i niekochana. Pytajmy się jednak dalej. Do jakiego świata Chrystus dziś przychodzi? Otaczający nas świat bardzo wysoko stawia sobie wielkość i możliwość rozwoju. Tyle wokół przecież propozycji lepszego życia, praca za granicą, kredyty, wyższy standard życia, lepsze wykształcenie. Tyle w tym świecie obudzonych ambicji, aspiracji i oczekiwań na lepsze życie. A równocześnie, kiedy tak dobrze się przyjrzymy, przeraża nas mrowie niespełnionych pragnień. Tyle ludzi załamanych, którym obiecywano tak wiele, a ostatecznie pozostało bolesne rozczarowanie. Przecież miało być tak wspaniale, szczęście na wyciągnięcie ręki. Cóżże bez Boga, a nawet wbrew niemu. Rozbudzone pragnienia domagają się spełnienia za wszelką cenę, nawet kosztem drugiego człowieka, byle mnie było dobrze, szybko, łatwo i przyjemnie. To staje się coraz częściej najważniejszym kryterium postępowania, a my, słabi, jakże często życie człowieka przynajmniej zewnętrznie przypomina wspaniałe fasady ustnych deklaracji, które z czasem okazują się papierową, choć nawet podłacaną zasłoną, wstydliwie
ukrywającą, upadającą ruderę niespełnionych ambicji. Właśnie do takiego współczesnego świata przychodzi Pan Jezus. Nie jako triumfator czy supermen. Nie jak ktoś obiecujący sukces i luksusowe życie. Staje przed nami w prawdzie Ewangelii, w słowach Piłata. Oto człowiek, ecce homo. Ten czas Wielkiego Postu jest nam dany po to, aby odkryć ponownie prawdziwe, święte oblicze Pana Jezusa. To oblicze z kart Ewangelii i z doświadczenia ludzi świętych. Pan Jezus wchodzi w życie człowieka, w nasze życie, w mój i w Twój świat. Jakże często jest wyprowadzany na zewnątrz, bo wyrzucany z naszych serc do szydzącego tłumu namiętności, uprzedzeń, przesądów i ocen. Jest prawdziwie człowiekiem. Jest solidarny z każdym człowiekiem, z każdym z naszych najmniejszych braci. I trudno się dziwić świętemu bratowi Albertowi. Potrafił odnaleźć Pana Jezusa, prawdziwego człowieka w ludziach odrzuconych, wyprowadzonych na zewnątrz społeczeństwa, wyprowadzonych do miejskiej, krakowskiej ogrzewalni, wyrzuconych na margines, w okropnych warunkach bytowych. Przyjmijmy Pana Jezusa dzisiaj, gdy w gorzkich żalach rozważamy Jego mękę, która okazuje się drogą królewską, choć wyszydzoną i wzgardzoną przez świat. Prośmy więc dziś wraz ze świętym bratem Albertem, Królu Niebios cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu znieważony, oplwany, bądź Królem i Panem naszym, tu i na wieki.